Bardzo lubię Philipa K. Dicka i jest to jeden z moich ulubionych autorów. I w ogóle takie jakieś rozgraniczenie na science fiction czy nie science fiction dla mnie jest dosyć sztuczne, taka gatunkowość, bo są dobre książki, są złe książki, są dobre filmy, są złe filmy, relacje są prawdziwe. Ja lubię wierzyć w jakąś taką równoległość światów czy coś takiego. Ja nie jestem chyba jakimś takim specjalnie osobą z charakteru jakąś przyjemną, ale... Nie, tak się wydaje. Ale mam pół godziny. Cenię sobie to, co o czym Dalai Lama mówi, czyli że jakby to jest wszystko na współczuciu oparte, że trzeba współczuć. I wykorzystuję piosenki Davida Bowie. W sensie, z różnych płyt jest tam i Absolute Beginners, i... Czy ty jesteś fanem jego muzyki? Oczywiście. Słuchasz? Od zawsze. Słuchasz? Utwór Warszawa. O, na przykład samą historią, nie? No właśnie, tutaj zatrzymanie się było jego tutaj na Warszawie Gdańskiej. Lubię to. Pierwszy raz sobie. Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie, a dziś ze mną aktor Marcin Czarnik. Dzień dobry. Witaj serdecznie. Bardzo się cieszę, że nie pomyliłem twojego nazwiska, bo to się... Też się cieszę. Często zdarza. Coraz rzadziej. Coraz rzadziej, no widzisz, tak. Ze względu na to, że coraz częściej pojawiasz się też w filmach, oczywiście w teatrze już od dawna, a w filmach spełniasz swoje chyba też marzenia, prawda? Bo powiedziałeś jakiś czas temu, że teatr oczywiście kochasz, myślę, że tak możesz to powiedzieć, bo tam też się najwięcej pewnie nauczyłeś i przez wiele lat występowałeś na scenie i dalej to robisz, ale że film jest dla ciebie też ważny i że też chcesz spróbować i teraz masz taką okazję, bo coraz częściej możemy cię oglądać na ekranie. To, co ja lubię najbardziej w kinie, to jest ta jednorazowość. Znaczy to, że człowiek się przygotowuje do tego, przychodzi się na plan, realizuje się jakąś scenę, jest kilka dubli i to jest skończone, zamknięte, później reżyser z montażystą opowiadają tę swoją historię, bo oczywiście z tego materiału można różne historie opowiedzieć później. A teatr jest ta powtarzalność w teatrze bywa męcząca, prawda? Pierwszy spektakl po jakiejś przerwie jest wspaniały, nowy, ale już drugi, trzeci, czwarty to jest różnie. Trzeba sobie po prostu szukać nowych rzeczy w tym, co jest wspaniałe, ale czasami dosyć męczące. Czy jest ryzyko w filmie, że mogą cię wyciąć i w ogóle ciebie nie tak, to jest zawsze. No tak, no, znasz tę historię? Czy, nie, twoją że historię. Uczyłem się, zagrałem w Wiedźminie, małą rulkę. Wiem. Takiego maga, który w czwartym odcinku ściga, tak, Yennefer. No i uczyłem się przez tydzień chyba dosyć trudnego monologu po angielsku. I nikt mi nie powiedział, że tego monologu nie będzie później. Znaczy ja to rozumiem, że go nie ma, bo wszystko to, co mówiłem, później się dowiadujemy, więc ja prawdopodobnie, gdybym był reżyserem tego serialu, zrobiłbym dokładnie to samo, ale smutek był. Czyli zupełnie tam nic nie mówisz? Bo nic nie tak. Mówię, ale się mówiłem sporo. No to jest to jest taki trochę zawód, prawda, dla aktora, że nie... Że nie wykorzystano tego, w sobie jego pracy. Znaczy, to jest właśnie też ta różnica pomiędzy filmem a teatrem, bo w teatrze, jak już reżyser się odczepi i puści spektakl, to te dwie godziny na scenie to są moje. Nikt mi nic nie wytnie. To jest mój czas. Ja mogę zrobić sobie pauzę, mogę coś zmienić. A w kinie to jest tak, że właśnie nie wiadomo, która scena wejdzie, które ujęcie. Czasem jest tak, że twój najlepszy dubel z jakichś innych względów, znaczy nie jest na przykład partnera najlepszym dublem, albo z jakichś technicznych względów nie może wejść do filmu czy do serialu i no taka specyfika pracy. Więc plusy i minusy w jednym i drugim. Dużo radości i tu. Tak się robi fajne rzeczy. Na pewno. I też film umożliwia podróżowanie. Tak. Czy lubisz podróże i w ogóle czym są dla ciebie podróże? Bardzo lubię podróżować, to znaczy też był taki okres, kiedy miałem przesyt. Pewnie teraz nawiązujesz do ostatniej premiery kinowej, której brałem udział, przedostatniej, czyli Holiday, filmu Holiday, który... Między innymi. No właśnie, który był filmem, znaczy miał lepszy tytuł chyba.
miał mieć tytuł Agung, a Agung jest jednym z bohaterów tego filmu, czyli wulkan w Indonezji, na Bali. Zapytałem cię też o podróże, ponieważ przeczytałem o pewnej historii, która się zdarzyła po twoich studiach, po Akademii Teatralnej, tak. Że właśnie wyjechałeś na jakiś czas, tak. Żeby odciąć się, złapać dystans od tego, co się działo zawodowo u ciebie. I też właśnie to pytanie zmierzało do tego, czy dla ciebie podróże są czymś więcej niż tylko zwiedzaniem jakichś konkretnych miejsc? To znaczy, to się zmieniło, bo o tej podróży, o której mówisz, to ta podróż, o której mówisz, do Indii, pojechałem sam, zaraz po studiach, tam byłem trochę rozczarowany tym, co mnie spotyka albo co mnie nie spotyka. Nie dostałem pracy w teatrze, bardzo mi wtedy zależało na pracy w teatrze. Pracowałem przy jakimś serialu, nie do końca się tam znalazłem, odszedłem wtedy z tego serialu, pojechałem na miesiąc do Indii sam, z czego część, to jest długo i mało, no wiesz, to pewnie Państwo, którzy podróżują, wiedzą, że to w Indiach to jest i wydaje się długo, ale to tak naprawdę to jest nic. Ale część z tego czasu spędziłem w klasztorze buddyjskim i tak mi się wydaje, że czegoś tam szukałem, ale nie znalazłem. To znaczy, dotarło do mnie, że po prostu no, ja sobie sam z sobą muszę poradzić, nikt mi nie pomoże i tak jest mniej więcej, tak jest do dziś. No. Też myślę, że jak w zaciszu własnych czterech ścian nie dojdę z sobą do porozumienia, to nikt mi tego z zewnątrz nie da. Ani siła nadprzyrodzona, ani specjalista. Mhm. Czyli ten buddyzm z tobą nie został pod tym. Znaczy jako idea, myślę, że ja nie jestem chyba jakimś takim specjalnie osobą z charakteru jakąś przyjemną, ale... Nie, tak się wydaje. Ale mam pół godziny. Cenię sobie to, co o czym Dalai Lama mówi, czyli że jakby to jest wszystko na współczuciu oparte, że trzeba współczuć, współodczuwać i nie spodziewać się za dużo. No to jest trudne, wiem, że tak nie umiem, ale staram się. No, pomaga mi to myślenie, mi pomaga w życiu i w pracy. Ciekawe, co o tobie mówią koledzy w takim razie i koleżanki. Nie rozmawiam z nimi. To ja może kiedyś rozmawiam i zapytam. Ale chciałem wrócić do serialu, który bardzo lubię. Serialu Artyści, który teraz można na Netflixie między innymi oglądać. To była, wydaje mi się, świetna polska propozycja, bardzo interesująca też, pokazująca pracę, kulisy pracy w teatrze, w wymyślonym teatrze popularnym, ale nawiązująca do różnych sytuacji, które też to się zdarzały w życiu, w rzeczywistości się wydarzyły. No i ty tam zagrałeś głównego bohatera, bardzo ciekawą postać i miałeś okazję współpracować ze Strzępką i Demirskim, duetem artystycznym. Powiedz, co dla ciebie znaczył ten serial i czy ty do niego wracasz? Co dla mnie znaczył serial Artyści? No, przede wszystkim po takich... Ja dużo nie grałem, 20 lat spędziłem w teatrze, na bardzo dobrych scenach, w różnych miejscach w Polsce. Gdańsk, Wrocław, Kraków, w Warszawie też. I ten serial był tak naprawdę pierwszą polską taką dużym takim zadaniem, no bo to jednak było, nie pamiętam, już 7 czy 8 odcinków. Ja tam grałem główną rolę, więc to było pierwsze tak duże zadanie telewizyjno-filmowe, myślę. Czyli późno dość, nie? Więc było to wyzwanie dla mnie, bo to jest, no tak jak tam wcześniej już mówiłem, to jest totalnie inna praca. Ale znałem na szczęście twórców, z którymi się poznałem w teatrze, bo zrobiliśmy mnóstwo spektakli razem. I też dla Moniki i Pawła to był debiut taki, znaczy dla mnie to nie był debiut, ale powiedzmy jakoś tam. Dla nich to był debiut i więc zaczynaliśmy, wchodziliśmy w to razem, znaliśmy się, znaliśmy język, taki, mieliśmy swój język, jakiś taki, który pomagał nam w pracy i było to bardzo trudne, ale wspaniałe doświadczenie i myślę, że jest to jedna z lepszych rzeczy, które zrobiłem zawodowo. Takie mam wrażenie. Tak, rzeczywiście zgadzam się, że tam wyszło to świetnie, też z zespołem świetnym, całym aktorskim. Wspaniali aktorzy, często nieznani, tak. Też znani tylko z teatru. Właśnie specjalnie zaangażowani.
do tego serialu. Pomimo tego, iż opowiada o środowisku artystycznym, teatralnym, to porusza wiele kwestii, które są bliskie wszystkim nam. Nie tylko portret środowiska, ale też po prostu tego, jak wygląda takie życie społeczne w zamkniętej przestrzeni. Czy zgadzasz się? Tak, znaczy mieliśmy taką nadzieję, że to nie będzie hermetyczne, to co my tam pokazujemy. I chyba nie jest. Ja się zawsze zastanawiam, na czym polega sukces w seriali takich, nie wiem, którzy się dzieją w szpitalu albo coś. No, niby tam ludzie umierają, ale to jak się zaczyna wymieniać, jak się zaczyna litania tych chorób w tych serialach, no to ja przełączam kanał. Mnie to jakoś tak niespecjalnie bierze. Ale było tutaj takie zagrożenie, że to będzie bardzo hermetyczne i że ludzie, którzy powiedzmy teatru nie lubią, czy z teatrem nie mają nic wspólnego, nie będą chcieli tego oglądać. Ale z tych powodów, o których mówisz, ale też przez to, że to jest świetnie napisane przez Pawła, że to jest świetnie sfilmowane przez Bartka Nalaska i wspaniale wyreżyserowane przez Monikę, że to jest śmieszne, że jest tam ten motyw taki metafizyczny w postaci tych, nie wiem, spoiler, zjaw, powiedzmy, które się tam pojawiają. No jest to atrakcyjne bardzo, myślę. Powiedziałaś o szpitalu i od razu na myśl mi przyszło serial, który teraz jest na Netflixie, Otwórz oczy, który też dzieje się akcja właśnie w tym miejscu. Grasz tam jednego z bohaterów filmowych, doktora, który opiekuje się podopiecznymi, którzy są właśnie w tym szpitalu. Główna bohaterka ma amnezję i o to chodzi właśnie, żeby wyjaśnić historię, co się zdarzyło. Ciekawa w ogóle gatunek, prawda? Taki thriller psychologiczny, trochę science fiction. Czy to ciebie zainteresowało, właśnie ta gatunkowość tego serialu? Ja bardzo lubię. Nie wiem, na ile to coś teraz zdradzę, ale ja bardzo lubię Philipa K. Dicka. Jest to jeden z moich ulubionych autorów. I w ogóle takie jakieś rozgraniczenie na science fiction czy nie science fiction dla mnie jest dosyć sztuczne, taka gatunkowość, bo są dobre książki, są złe książki, są dobre filmy, są złe filmy, relacje są prawdziwe. Ja lubię wierzyć w jakąś taką równoległość światów czy coś takiego, jakąś taką, że znaczy wierzę i z doświadczenia wiem, że to co realne to jest, to nie jest wszystko. Że jakoś funkcjonujemy w jakichś dwóch światach, nawet jeśli to jest tylko świat idei, czy tam jakiegoś mitu, czy jakiejś zbiorowej świadomości. I chyba nie zdradziłem za dużo. Ten serial mnie bardzo zainteresował i też no, miałem przyjemność dużą z jakby tworzenia tej. Mam nadzieję, że będzie ciąg dalszy, bo tak naprawdę o mojej postaci ciągle jeszcze niewiele wiemy po tym sezonie. Mam nadzieję, że będę w stanie ją jeszcze jakoś tam dopełnić. Tak, rzeczywiście jest bardzo tajemnicza. Ja w ogóle miałem takie skojarzenie po obejrzeniu chyba dwóch czy trzech odcinków, że Lot nad kukułczym gniazdem mi przyszedł do głowy, no bo tam też była taka zamknięta, tam wprawdzie psychiatryczny szpital i dużo może takich mocniejszych historii dziejących się, ale coś wydaje mi się, że podobnego było, może w tych relacjach pomiędzy też tymi bohaterami trochę takich właśnie tajemniczych, niewyjaśnionych, nie do końca wiadomo, czy oni są szczerzy w tym, czy prawdziwi, czy może nie. No to ciekawe. A chciałem cię zapytać właśnie o tą pracę też z tą grupą aktorską, z tymi młodymi aktorami, którzy dopiero wchodzą w zawód. Mieliście też... Ja lubię pracować. Ja też uczę w szkole, w sensie w Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych. Ja bardzo lubię, znaczy jestem ciekawy młodych ludzi bardzo, znaczy młodszych od siebie. Nie traktuję ich, znaczy traktuję ich partnersko, myślę, takie mam. No, taką mam nadzieję. Też się uczę dużo od nich, bo tak naprawdę to ja nie wierzę w coś takiego, jakąś taką formę typu mistrz, nauczyciel i uczeń, że to się gdzieś przynajmniej przynajmniej w aktorstwie albo w ogóle w sztuce, że to się gdzieś takie mam wrażenie skończyło i że tak naprawdę tyle samo mogę, albo zawsze tak było, tyle samo ja im mogę dać, co oni mogą dać mnie ze swoją energią i tak dalej. Więc ja
Myślę, że wolę pracować z młodymi niż z mistrzami. Z ludźmi, którzy myślą o sobie w ten sposób. Nie wiem. Mało znam takich ludzi, ale są. Ale zagrałeś z jednym takim, można powiedzieć, mistrzem, u jednego z mistrzów oscarowych. Myślę o Sinie Szawla i Laszlo Nemesie, węgierskim twórcy, który miałeś też okazję później w schyłku dnia zagrać. Co ci dało to doświadczenie pracy tam? Wiem, że też nauczyłeś się węgierskiego. No nie. Nie? Fajnie by było. Znaczy, mówiłeś to znaczy ja się, ja trochę. Mówiłem po węgiersku, ale no, jestem w stanie przeczytać tekst po węgiersku, coś może zamówić sobie kolację, ale aha, to nie jest tak proste. To nie jest tak proste. Znaczy, ten język jest podobno łatwiejszy od polskiego, bo tam nie ma chyba rodzajów, ale no nie, to bym musiał poświęcić temu dużo więcej czasu niż poświęciłem, ale... No było to wspaniałe doświadczenie. Nikt się nie spodziewał tego sukcesu, znaczy myśmy się nie spodziewali, biorący udział, chociaż Laszlo Nemes był bardzo, znaczy to był jego debiut, ale on już razem z Matiaszem Erdejem, czyli operatorem, oni już byli bardzo utytułowani po swoim takim, zresztą polecam, genialna rzecz, chyba 12 czy 18 minutowy film, jedno ujęcie, to się nazywa With a Little Patience i to jest chyba w necie gdzieś. I to oni po tym byli już bardzo, znaczy byli nadzieją i nie, węgierskiego kina, ale kina w ogóle. Więc jakby było wiadomo, że to będzie mocne, ale tego pasma sukcesów, które przyszło po Synie Szawła, no ja się nie spodziewałem, ale też byłem w środku i bardzo się cieszyłem. I cieszyłem się jeszcze bardziej, kiedy Laszlo zaproponował mi rolę w swoim drugim filmie, który jest, no nie jest tak doceniony, ale myślę, że jest wspaniałym filmem, też troszeczkę trudnym przez to, że jakby bez klucza go... Tak, ja mam takie wrażenie, chociaż nigdy o tym z Laszlo nie gadaliśmy, że to jest jakby prequel Syna Szawła, że to jest jakby początek końca Europy. I że bez znajomości historii Węgier i no, bez takich szczegółów, które warto wiedzieć, na przykład, że główni bohaterowie, że to nazwisko, to się dowiedziałem się od nauczycielki węgierskiego, że to jest nazwisko żydowskie, mówię teraz o schyłku dnia, że to też wiele rzeczy otwiera. No, czekam, bo gadaliśmy już o trzecim filmie przed pandemią i no... Nie wiem, czy mogę zdradzić, ale możliwe, że część akcji działaby się w przedwojennej Warszawie. Oczywiście pewnie zdjęcia nie byłyby tutaj, ale i to byłby jakby ostatnia część tryptyku, oby. Ale to jeszcze w planach jest, co? Tak, tak, to była rozmowa sprzed pandemii, czyli 2 lata temu. Wszystko się poprzesuwało, to już jest szansa, że może wrócić. Myślę, że tak. Ja, znaczy to będzie kompromitacja, w ogóle nie umiem rysować. Aha, w ogóle? W ogóle. Aha. A w szkole jakie miałeś oceny? Nie pamiętam. Umiem narysować rzut buta z góry, ale nie wiem, co by to musiał być za film. Myślę, że nikt nie zgadnie. No, kurde. O kurde, pokaż do kamery. Dobrze, to teraz zostawiamy widzom zagadkę i czekamy na komentarz. A ja Tobie dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dzięki, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i polubienia nas na Instagramie i Facebooku. Do zobaczenia.